Janusz i Grażynka w RMF FM. Ha, Grażyna! Ja nie mam teraz czasu, żeby z tobą rozmawiać, ale bo ja myślę. A szykuje się wam nowa porażka. Janusz, stop. Wróć. No, co? My nie odnosimy porażek. My tylko ponosimy zwycięstwa. Zapamiętaj to sobie. A najlepiej to weź i zanotuj, żebyś nie zapomniał. Bo ja ci nie będę co chwilę wszystkiego powtarzała. Ta. I śmiecie byś wyrzucił. No dobra. Też powtarzam. A o jakiej niby naszej rzekomej porażce ty, Janusz, niesłusznie mówisz? Mówię, Grażyna, Eurowizji o tym Brzozowskim, nie? Którego tam wysłaliście rękami Kurskiego. U Bugmacherów jego piosenka po próbach spadła na ostatnie miejsce pod względem typowanych szans na finał. Ostatnie. Jezu, przecież się w ogóle na muzyce nie znają. Czy tam nas kiedyś ktoś docenił? No nigdy, bo oni nam zazdraszczają, słuchaj. Tak, nasz Rafcio, a jemu można ufać. Tak. On powiedział, że jest po rozmowach ze społecznością europejską, Janutek. I tam jest naprawdę dobry odzew. Jest taki odzew, że jak on mówi, jak się bawicie, to idzie po prostu meksykańska fala aż z Afryki do Europy. A tak powiedział, ze społecznością europejską? No. No to brzmi, jakby w Parlamencie Europejskim dyskutował o swojej piosence. Jak się bawicie? To, wydziwiasz, dobrze. Janusz. Podobno cała społeczność europejska powiedziała po tej fali meksykańskiej od Afryki do Europy, powiedziała: Rafał, ty to jesteś! Rafał, ty to jesteś gość. Ja cię naprawdę szanuję. Tak mówili, tylko w różnych językach. My to mamy nagrane. My to mamy nagrane różnymi obcokrajowcami, którzy nam nagrali, żebyśmy mieli do wiadomości. Grażyna, to jeśli ten Brzozowski ma taki posłuch do tych społeczności, nie? Rafcio, nie? To zamiast na Eurowizję niech jedzie do Jerozolimy wdrażać plan pokojowy. A nie, no stary, on do tego tu nie ma teraz głowy. No, on jest zajęty teraz Eurowizją. Marnowanie czasu, on nawet z grupy w tym euro nie wyjdzie. Janusz, przestań histeryzować. Coś ty taki nerwowy się zrobił. Będzie dobrze, słuchaj. No jasne. My z Jackiem mamy plan na każdą ewentualność. Nawet na ostatnie miejsce Brzozowskiego? No przede wszystkim. Jeśli Rafcio, jeżeli tam noga się potknie i wszyscy będą przeciwko niemu tylko dlatego, że jest z Polski i zajmie to ostatnie miejsce, to Jacuś Kurski, tak zresztą sama mu to doradziłam, puści w telewizji koncert od tyłu, wiesz? I Brzoza, jak to pieszczotliwie go nazywamy, choć Antoni się trochę burzy, prawda? Zawsze będzie pierwszy. Pewnie, że odwróć tabelę, Rafcio na czele. Ale to, Grażyna, to będzie propaganda, a nie rzeczywistość. Rzeczywistość, Janusz, można i trzeba kształtować. Ty się tego. Wam na tej Eurowizji to tylko jakiś, nie wiem, no, szturm modlitewny pomoże. Było Zenka posła. Byliśmy przynajmniej przedostatni. O, oczy zielone, zielone. Już widzę, oni to śpiewają wszyscy tam. O, pięknie. Ciebie powinni wysłać. Właśnie! Bardzo dobrze!